Cześć, Adam Dobrzyński, Muzyczna Galanteria. W dzisiejszym nagraniu będę chciał odpowiedzieć na pytanie, jak w dobie współczesnej epidemii koronawirusa usługa audiomarketingu może wesprzeć Twój biznes, niezależnie czy to jest sklep spożywczy, czy to jest jakiś market budowlany, czy też jest to sieć drogerii, a może jest to stacja benzynowa. Niezależnie jakie to jest miejsce handlowe, możesz w sposób świadomy oddziaływać na swoich klientów, wspomagać swoich pracowników, informując osoby odwiedzające dane miejsce handlowe o nowych obostrzeniach, o nowych nakazach, o nowych informacjach, które są istotne z perspektywy klienta do normalnego funkcjonowania, informować o limicie w sklepie, czy też o produktach, które będą się pojawiać lub dopiero się pojawią lub są już fizycznie na sklepie, tak żeby je szybciej można było odnaleźć. Ale przejdźmy, dlaczego audio marketing akurat może pomóc. Z tego względu, że ten model marketingu sensorycznego w 100% praktycznie dociera do Twoich klientów. W porównaniu do usługi wideo, czy też różnego rodzaju tradycyjnych informacji wydrukowanych na plakatach, kartkach, klient musi się znaleźć bezpośrednio przed daną reklamą, daną informacją i jeszcze musi chcieć dodatkowo przeczytać ją, zapoznać się z nią, no i wdrożyć. W przypadku audiomarketingu, no jednak ten przekaz w 100% praktycznie, jeżeli nie masz wady słuchu, dociera do każdego klienta, niezależnie cokolwiek robi, czy pakuje produkty do koszyka, czy przegląda coś na Facebooku, czy też sprawdza listę zakupów, którą sobie przygotował wcześniej. Cokolwiek by nie robił na terenie Twojego obiektu handlowego, obiektu, jakim jest sklep spożywczy czy drogeria, może usłyszeć i zareagować w sposób odpowiedni, jaki chcesz w danym sklepie. Możesz komunikować odnośnie otwarcia nowej kasy, możesz informować odnośnie produktów, gdzie się znajdują. Jeżeli jest teraz wymóg noszenia maseczek higienicznych od za kilka dni będzie wprowadzony, no to w tym momencie możesz poinformować, gdzie te maseczki, gdzie środki dezynfekujące, gdzie rękawiczki, gdzie papier toaletowy są zlokalizowane. Możesz informować o produktach, które w większości klientów zależy, a tym samym, jeżeli są świadomi, gdzie to akurat się znajduje, tym szybciej dotrą do tego miejsca, nie będą błądzić bezrefleksyjnie, poszukując tego produktu na sklepie, nie będą dopytywać się Twoich pracowników, gdzie to mogą znaleźć, tylko dostają informację, że szanowny kliencie, maseczki znajdziesz w tej i w tej alejce, zapraszamy po zakup. No i w tym momencie może udać się w to miejsce, zaopatrzyć się w produkt, który potrzebuje w tym momencie, nie zawraca, że tak powiem, głowy pracownikom, którzy mają swoje obowiązki do wykonania i też będą dopytywani o różnego rodzaju inne kwestie, więc pomagasz zarówno Twoim klientom w lepszym rozmieszczeniu po sklepie, możesz ich informować właśnie o otwarciu nowej kasy lub zamknięciu, więc mogą być świadomi i nie będą wyładowywać swoich frustracji na Bogu Ducha w innych pracownikach. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię informacyjną. Możesz dodatkowo rekomendować płatności bezgotówkowe. Przypominać, że jednak to jest bardziej preferowana w obecnym czasie model płatności niż akurat gotówka, która cały czas jest tak dość mocno piętnowana w różnego rodzaju przekazach medialnych. Więc możesz o tym wszystkim komunikować swoim klientom w danym miejscu, tak aby zarówno Twoi klienci, jak i pracownicy czuli się bezpiecznie, komfortowo w trakcie robienia zakupów. Klient, który jest poinformowany, poprowadzony w odpowiedni sposób, nie będzie wytwarzał negatywnych emocji, czy to międzyludzkich, między innymi klientami, czy też między pracownikami. Więc to potrafi wpłynąć na odpowiedni klimat miejsca. Dodatkowo, jeżeli wzbogacisz ten przekaz z komunikatami odpowiednio dobraną muzyką, spokojną, która wpływa na ich emocje, no od dziś nie wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, no to w tym momencie mamy narzędzie, dzięki któremu podczas tych zakupów klient będzie czuł się bardziej zrelaksowany, spokojny, bo ma dużo różnego rodzaju przekazów negatywnych, czy to w mediach społecznościowych, czy też w telewizji, w prasie, odnośnie nowych zachorowań, odnośnie liczby zgonów kolejnych osób, więc niepotrzebne mu są dodatkowe negatywne sytuacje, napięcia
w samym sklepie. Wpłyńmy na jego podświadomość dobrą muzyką, która go złagodzi. Zauważ, jak ty reagujesz na muzykę. Jeżeli chcesz się pobudzić, działasz na siebie bardziej energetyczną muzyką. Jeżeli chcesz się uspokoić, słuchasz łagodniejszych brzmień, które wpływają na twój nastrój. Muzyka wpływa na nasz nastrój i to nie jest nic odkrywczego, nie jest nic nowego. Więc jeżeli nie stosowałeś albo stosowałeś niewłaściwe narzędzia, no bo jeżeli odtwarzasz komercyjne radio, no to w tym momencie jesteś bombardowany setką negatywnych emocji, a te emocje potrafią siebie przenosić na osoby, które są w sklepie. Bo jeżeli będziesz karmił takim kontentem swoich odwiedzających, swoich pracowników, no to sytuacja w lokalizacji handlowej będzie bardziej napięta niż zwykle. Wpływmy na ich odpowiednią muzyką, wpływmy jasnym i klarownym przekazem audio, który możesz dodatkowo aktualizować na bieżąco. Na przykład u nas w Muzycznej Galanterii sytuacja wygląda to w ten sposób, że my praktycznie w ciągu kilku godzin, czy nawet czasami godziny jesteśmy w stanie wrzucić do dedykowanego kanału komunikat, na którym klientowi zależy. Dlaczego tak podeszliśmy do sprawy? Ponieważ mamy bazę lektorów, którzy są w stałej gotowości, aby reagować na zmieniającą się nieprzewidywalną sytuację w kraju, tak żeby informować klientów o nowych obostrzeniach, o limicie osób w sklepie, o wymogu dezynfekcji rąk, o wymogu zachowania bezpiecznej odległości między kupującymi, więc o tym wszystkim, jeżeli tylko uważasz, że to może być pomocne, możesz komunikować w osobie trzeciej, tak to nazwijmy, jako usłudze audiomarketingu. Zdejmujesz to z karku swoich pracowników, ułatwiasz im sytuację, że mogą skupić się na innych obowiązkach, a nie co chwilę powtarzaniu jednej i tej samej rzeczy klientom w sklepie. Wspomnieliśmy sobie tak samo o tym, że możesz swobodnie wpływać na ruch w sklepie, tak? Jeżeli jest kolejka, która się wydłuża i zaraz otworzy się kasa z boku, no to możesz o tym poinformować relatywnie szybciej, a pracownik nie usłyszy znowu komunikatu ze strony odwiedzających, że proszę otworzyć kolejną kasę, bo co to ma być? Niepotrzebne emocje, pracownik uruchomi taki komunikat, przyjdzie inny, otworzy kasę, klienci mogą w spokoju ustawić się do nowej kolejki albo nie będą zmieniać miejsca, tylko zostaną w tym danym, którym już zajęli sobie w kolejce. Dodatkowo możesz wpływać edukacyjnie na klientów, którzy przychodzą naprawdę po błahe zakupy, jakim może być energetyk, batonik, rzeczy, które można byłoby sobie w większej ilości zakupić na raz i nie zawracać się w tym trudnym dla wszystkich czasie głowy, żeby ktoś po prostu przychodził do sklepu i kupował tylko jedną rzecz. Ja sam widziałem takie sytuacje, że oczywiście staram się niwelować ze swojej strony zakupy w marketach, żeby kupić raz, a porządnie i niepotrzebnie nie wychodzić do tego sklepu, a są tak zwani turyści, którzy nie dość, że przejdą przez pół godziny po sklepie, to wyjdą tak naprawdę z jedną rzeczą, którą tak naprawdę nie była dla nich potrzebna, tylko z tego względu, żeby zrobić sobie odskocznię od takiej domowej izolacji. To jednak też wytwarza sytuacje nerwowe, bo jednak na zewnątrz ktoś stoi na swoją kolej, są coraz większe kolejki przed sklepami, więc możesz też edukować, że ta osoba następnym razem się zastanowi i na przykład przyjdzie już z przygotowaną listą zakupów do danego miejsca handlowego, nie będzie zabierała niepotrzebnego czasu. Akurat sklepy to też nie są miejsca dedykowane na spacery, więc warto też uczulić osoby kupujące, że przychodź tylko tam po produkty, które potrzebujesz, czy to na kilka dni, a nie po rzeczy, które są w tym momencie nieistotne. Tak jak już wspomniałem, komunikujesz dzięki usłudze audiomarketingu o tym, kiedy te maseczki, kiedy te produkty, które są najbardziej potrzebne w tym obecnym czasie, będą dostępne. Niepotrzebna sytuacja taka, żeby ktoś co chwilę dopytywał twoich pracowników, co jest. Ja osobiście sam wczoraj pytałem panią w sklepie, kiedy będzie dostępne. No, miały być, nie ma. Okej, podziękowałem, ale wyobraź sobie, że ta skala może być zdecydowanie większa, skoro coś jest narzucone odgórnie, jest potrzeba, a też słyszę, że dany sklep ma mieć to u siebie, no to zajmuje tym pracownikom czas, ta osoba będzie sfrustrowana,
odpowie mi w sposób nieodpowiedni czy innej osobie i wytwarza to negatywne emocje, które niekorzystnie wpływają też na wizerunek Twojego sklepu. No bo jeżeli pracownik się zdenerwuje, zagotuje, no to też nie będzie szczędził swoich słów drugiej osobie, a finalnie rzutuje to na wizerunek danej marki mimo wszystko. Bo żyjemy w tym napięciu, tej bombie informacyjnej związanej z negatywnymi komunikatami, więc ludzie są napięci, widać strach, widać panikę. Czasami ja to odczuwam praktycznie na co dzień, jak wychodzę załatwić sprawy, które są istotne z domu. Widzę tę strefę, taką barierę społeczną, która się wytworzyła. Sprawmy, aby w tych miejscach handlowych przy odpowiedniej muzyce, odpowiedniemu czystemu przekazowi audio, jasnym komunikatom, ci ludzie, którzy zarówno pracują, jak i przychodzą po codzienne zakupy, czy też większe zakupy, czuli się komfortowo, byli spokojni, dostosowywali się do obecnie wymogów i realiów, jakie mamy w kraju, tak aby te kontakty międzyludzkie, czy to klient versus klient, czy klient versus pracownik, czy pracownik versus klient, były jak możliwe, tylko jest to najspokojniejsze. Ponieważ no, wszyscy musimy przejść przez tą sytuację, to wydaje mi się, że usługa audiomarketingu w takich miejscach może pomóc. To są takie rzeczy, które są według mnie w tym momencie najistotniejsze. Jeżeli masz więcej pytań odnośnie tego typu usługi, którą my możemy Tobie zaoferować, którą możemy pomóc w tej obecnej nieciekawej sytuacji, to napisz do mnie na adam.dobrzyński@muzycznagalanteria.pl. Jestem do Twojej dyspozycji, chętnie udzielę odpowiedzi na Twoje pytania, powiem, jak nasza firma przygotowała się do tego, aby wesprzeć być może Twój biznes w walce z koronawirusem. Przejdźmy to w dobrym nastroju, leczmy ludzi dobrą muzyką, wpływajmy na ich dobre samopoczucie, dobre zachowanie w tym trudnym dla wszystkich okresie. Masz pytania? Pisz. Jestem do Twojej dyspozycji. Dziękuję bardzo za ten czas. Daj mi feedback, czy to wideo było dla Ciebie wartościowe i pomocne. Dziękuję jeszcze raz. Trzymaj się. Cześć.